Jeny! Mir, bierz no te grabki stąd. Ale niedźwiedź mocno śpi. Nie budzimy go, bo się boimy go. A teraz ubieramy kwioty. Ciśnienie to chyba tak zjeżdża w dół, że ja też tak zjeżdżam razem z tym ciśnieniem. Panienka z łokienka. Plastik fantastik. Zobaczcie, jakie cudo Laura dostała. Tu są nogi, taki fajny śpiwór. Pokażesz tu, czekaj, wstaniesz na chwilę, usiądziesz? Oj, tu jest taki ładny lewek, dobra, możesz się położyć. Dobra, możesz się położyć. I Laura, jaką piosenkę teraz śpiewasz? To. Jaką? Stary niedźwiedź mocno śpi. Tak, i mamy stary niedźwiedź mocno śpi. Zobaczcie, jakie cudne to jest, super, dziękujemy. Co? Zje. A boisz się niedźwiedzia, czy nie? Boję się. Boisz się? To na gdzie? To nas zje? Tak. Jak się zbudzi, to nas zje. Ale masz fajnie. Stary niedźwiedź mocno śpi. Nie budzimy go, bo się boimy go. Ale zaśpiewałaś. Nie, mocno. Nie budzimy go, boimy się go. Zje. Jak się zbudzi, to nas zje. A mnie czeka, moi drodzy, przebranie pościeli, wrzucę do praleczki. I wiecie co? Ta pościel z Home & You, no ona może już ze 2 lata ma, ale powiem wam, że w kamerze może tak nie widać, ale wygląda na żywo już taka sprana strasznie. No już nieładna jest, już jest nieładna. Jeny! Mir, bierz no te grabki stąd, matko. Widzicie, tak wygląda zmiana pościeli. Zawsze ich wyganiam, bo przecież to jest, wiecie, wszyscy pod kołdrą, nie da się przebrać. Dzisiaj mamy dzień pościeli, praleczki, sprzątanka, sranka i znowu zrobiłam jedno pranie i w sumie mam jedno. Znaczy no, prawie by wyszło drugie, ale wstawiam, nie chcę mi się. To takie oszukane sprzątanie. Wyjęłam z pralki do suszarki i w całej łazience tak pachnie ta chemia niemiecka, cześć, że to jest... Cześć, dzień dobry. O, widzicie, kto to przyszedł? Cześć. Kim ty jesteś? Kim? Co to za dziewczynka? Boże, co tu się z Kitką zrobiło? Co to za dziewczynka jest? Właśnie kończę obierać fasolkę, bo wczoraj kupiłam na dzisiaj na obiad i się tak zastanawiałam, czy zostawić połowę na jutro, ale już tak zaczęłam machać, to mówię, cała na dziś. Jak obieram ziemniaki, zawsze mam w głowie obraz dzieciństwa, tylko cienko obieraj, tylko cienko obieraj. A w ziemniakach, no to żeby nie marnować ziemniaka, to jest jedno, bo gdy obieramy grubo, no to dużo go wyrzucamy. I pod skórką, pod samiutką skórką kryje się bardzo dużo witamin. Dlatego też ziemniaki warto jeść ze skórką. Oczywiście taką fajną skórką, a nie taką nie wiadomo jaką, z jakiejś starej pyry. No i zawsze jak obieram, to mi się właśnie to przypomina. Tylko cienko obieraj, tylko cienko obieraj. To jest dopiero cudny kadr i cudne ujęcie. Wyciągam pościel. I w sumie się nie dziwię, że ta pościel ostatnia zniszczyła, bo ja ją też non-stop maglowałam. Non-stop. A teraz ubieramy kwioty. I zamykamy wyro. Sezon na kukurydzę. Ja uwielbiam kukurydzę. I później uwielbiam 24 godziny wyciągać kukurydzę z zębów. Zamierzam teraz troszeczkę pokorzystać i jestem ciekawa, czy Laura też będzie lubiła zajadać. Zobaczymy, bo w sumie to ona tak jeszcze nie jadła. Ja nie będę lubiła. O, słyszycie? Nie wiem, czy było słychać, ale powiedziała, że ona nie będzie lubiła. Ja do gotowania kukurydzy lubię dać z łyżeczkę cukru. No tu to nawet czubatą łyżeczkę soli, bo tu mam dużo wody. I lubię dać trochę mleka, ale nie ma, bo rano skończyło się do kawki. Z dwojga złego to dobrze, że było do kawki. Hej, dzień dobry, jemy. Co tu się stało z tą Kitką? Dobra, na razie to ściągniemy, co? Co? Bo tu i tak zjechało, proszę. Pomieszane suróweczki, fasolka, ziemniaczek. Aha, ta Lala tu ma siedzieć, tak? Jej włosy, dodaj, wsadzimy jej włosy, czy nie? Raczej. Tutaj wsadzimy włosy. I będzie ładnie wyglądała. No, będzie ładnie wyglądała. Proszę, jak ona ślicznie wygląda. Buty jej ubrałaś? To daj. Nie na tą nogę. Daj drugiego. Aha, to jednego buta ma i opaskę. Czy to był łańcuszek? Nie. A to od tej Lali było? Nie, to nie jest od tej Lali. Dobra.
Ona siedzi i patrzy na ciebie, dobra? Patrz, jakie ma włosy śliczne. Jemy. Tu ją położę, dobrze? Proszę, to jemy. Ja już też sobie biorę. No to patrz, ja sobie fasolki nie położyłam. Nie mam fasolkę. Całe zjem. Całe zjesz? Tak. Cieszę się. Gdzie mamy taki obiad właśnie? Ziemniaczek. A mamo, czego to no jest? Wypadł mi ziemniak właśnie na kuchenkę. Daj ci położę ścierkę pod spód, to ci nie będzie jeździł talerz, dobra? Czekaj. To cię mogę ci weź? Chcesz mi zabrać ziemniaka? Tak. Tego? Nie, tego. No to proszę, weź sobie, którego chcesz. Tego. Tego dużego? Tak. Dobrze, proszę. Mama. No dobrze, pokroisz sobie na mniejszy? Pokroję. Dobra. Nom, 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 nom. Kradniesz mi ziemniaczki? Patrz, jaka długa mama, patrz. O, spadła mi długa. Spadła ci długa? A jeszcze zjesz? No chyba zjem. Tego to tylko może zjesz? Tego też mi zabierasz? Tak. Ty mi wszystkie ziemniaki wyjadasz? Moje lepsze? No Laura! Całe ziemniaki mi ukradło. Ukradnę ci. Mama, ukradłam ci. Co to jest, mama? Kukurydza. Kukurydza? Jak to trzeba jeść, Tadzia? Tak, miam, 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 miam. Gorące? Nie jemy tak, miam, 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 miam. Tak będziemy tak jeść. Czekaj, ścierka, aha, tu mi pika. Już czekaj. A co tu mają, mama, co ty masz tutaj? Zobaczymy, co z tego zaraz wyjdzie. Dajcie znać, jak lubicie jeść kukurydzę. Ja osoliłam sobie ją jeszcze trochę. Ja też lubię z masełkiem czosnkowym jemy, też lubię. Jemy, mamo? O. Jeszcze trochę ciepła, ale pycha. Mamo, szacuj, mama. Gorące. Trochę ciepła. Musimy po wydubać. Tak wydubię? Nie wolno wydubać. Ciężko będzie wydubać, trzeba gryźć. Co ty robisz? Dobra? Smakuje ci w ogóle? Szykujdę, zaraz przyjdę na kukurydzę. Dobra. Nie wziedzaj mi, mama, nie je całe. Dobrze, nie zjem ci. Nie zjem ci. Czy nie jest całe sobie? Chociaż. Nie siku. Laura, nie obiecuję, bo ja tak lubię, że... Naprawdę, ja tak lubię kukurydzę w takim najbardziej klasycznym wydaniu. Nawet tylko sama sól, albo masełko i sól. Mogę wystarczy. Idę na kukurydzę. Idziesz na kukurydzę? Dlatego póki teraz będzie, to muszę korzystać na maksa, tak wiecie, jak ze szparagami. Chciałbyś zjeść, mama? No widzisz, już zjadłam. I to się tak zostawia. I to już się tego nie je. I to jest do kosza. Boże, lalki, nogi w kadrze. No. Jak nie jesz, to mama chętnie zje. Mogę kawałek ugryźć? Nie możesz. Mogę. Ej! Mama. Ty mi ziemniaki ukradłaś. Co? A ja ci kukurydzę. Nie, tu musisz już gryźć, patrz. Tu jak jest ugryzione, to nie, tu. Dlaczego? Bo tu już się nie je. Jak zjem całe, to mi jeszcze dasz? Jak zjesz całe, to ci jeszcze dam. Pewnie. Jeszcze jest? Tak, mamy jeszcze jedną kolbę, możemy ugotować zawsze. A tu mama? Tego się nie je. To jest twarde, to się nie je. Pycha, co? Smakuje ci? Lubisz tak jak mama? Tak. Widzę, że ci smakuje. Cieszę się bardzo. Wykorzystujemy ten sezon. A zostawisz mi trochę? Poszłaś tu. Zostawisz mi? Masz tutaj takie jest. Tu mogę ugryźć? A nie tutaj, nie jest. No tu nie. Tutaj tylko tu gryźć, tutaj. A, co ja jej tłumaczyłam, nie? Tu. Mogę ugryźć? Możesz. Dobra.
Czekaj, wytrę tu. Zrobiłam sobie drugą kawę o godzinie 16. Jest taka jesień, że no nie pytaj ta o nic. Ciśnienie to chyba tak zjeżdża w dół, że ja też tak zjeżdżam razem z tym ciśnieniem. Ej, i ostatnio się tak zakochałam w tych spodniach. Od Bułgarów z tego mierzymy. Wiecie, ja nigdy nie sądziłam, są normalnie te nogawy takie szerokie, nie? I ja nigdy nie sądziłam, że zakocham się w takich spodniach. No bo w takich spodniach no nie wyglądasz jakoś specjalnie szczupło, prawda? No bo to szerokie nogawy. No to nie wyszczupla, nie? Prawda? No bo to nie jest o pintech. Ale się po prostu zakochałam w wygodzie tych spodni. Nic mnie nie uwiera w pipę, nic mnie nie ciśnie. No po prostu luz bluz wszędzie, możesz se iść. Wiecie, nic ci w dupę nie wchodzi. No ekstra, po prostu zakochałam się w tych spodniach. Kto z was oglądał filmiki Mierzymy, to widział, że kupowałam sobie kilka kolorów z różnych krojów. Jestem zakochana, po prostu jestem zakochana. Jestem zakochana, ale tutaj Ryszard! To draniu, Rysiu, jesteś pod światło, nie widać cię. Ale Rysiu, to jest pikuś, bo tu jeszcze jest Bazyl. Dobra, jak chcecie wietrzyć futra, to ja zapraszam serdecznie, proszę. Kto? O Boże, Ryszard. Czekajcie, no ciemno tu. No kto tu się policzkuje? Widzieliście te ciosy? Wyjść, proszę. Pan będzie miał decyzję za 20... Już jest decyzja? Ja nie wytrzymam. Ale zimno. Wczoraj było 23, dzisiaj jest 15. No anomalia pogodowa to przecież nic w XXI wieku. To jest pikuś. To, że klimat się zmienia, nie ma w tym nic absolutnie dziwnego. Absolutnie. Od zawsze się klimat zmieniał. Ale nie w takim szybkim tempie. Nie no, włączam kamerę, chciałam coś nagrać, zapomniałam, że czajnik włączyłam. Moment. Woda się ugotowała, cisza na planie, ja nie wiem, co chciałam powiedzieć. Ale zerknijmy, czy ktoś chce... Nikt nie chce wejść jeszcze? Halo? Halo? Ej, pada deszcz. Wietrzą futra. No to co, ja będę przeszkadzać? Uuu, jest. Koniec wietrzenia futer. A to Mir! Ja myślałam, że Bazylon cię wyprzedził. A zobaczcie, jak tam narzeczeństwo siedzi. Cóż za ujęcie. Alwinka, chodź. Tylko nie zrzuć aparatu. O, jakiś kot na dworze, cicho. Ktoś tu miauczy? Kto tu miauczy? Który to? Panienka z łokienka. Brrr, nie zimno jest. I patrzcie tutaj. Parapet jest kupiony, to już kilka lat będzie, ale nie zamontowany. Co się tu pchasz? Mirek, zdecydowałeś się wyjść z powrotem? Mir, uważaj na aparat. Boże, kochany, ja bym, Mir, chyba cię wy... Nie wiem, co bym ci zrobiła. Jezus, jak to teraz wyjąć? Ryszard, to jest namiętne, nawet jak tak ciemno w tej kamerze. Ryszard! A woli mnie paluch. Alu, pokaż. No to daj, oprzyj się. Buta coś źle ubrałyśmy. Bo chciałam wam powiedzieć, że jeżeli myślałyście, albo myśleliście w sumie, no przepraszam, że sezon na Barbie minął, to jesteście w błędzie. No zobaczcie, dziewczynka jest cała Barbie. Staniesz tu? Podejdź bliżej. Patrzcie. Bluza Barbie. Spodnie Barbie. Pokaż buty. Patrzcie. Barbie. Czekajcie, gdzie ja to wszystko kupiłam? To jest w Pepco. W Pepco. A gdzie teraz jedziemy? Do babci Kasi, ty to, do babci Kasi to my jedziemy dopiero za kilka dni, moja droga. Jeszcze nie wiesz? Ale ty pięknie wyglądasz. Misia, mi kupisz tego małego, ja idę, z nim jadę. Ale ty wymyślasz, Misia, mi kupisz małego, ja z nim jadę. Tata chyba... Umrzaweczka, słyszysz? Co? Laura, psikamy się. O, już psiki już pchnęła. Nie, tu masz taty. Dziękuję, psik. Ale nie, ty nie, tacie daj, a tutaj ty mi się psikamy. Teraz tylko. Pamiętacie moją zamontowaną parasolkę na placu zabaw? Trzeba ją wziąć. Bo trochę pada. Powiedz, ale głupia pogoda. Ale głupia pogoda. To naprawdę. Taka mrzawa. Taka żaba. Mrzawa, nie żaba. Powiedz, mrzawa. Żaba? Powiedz, mrzawa. Żaba. Żaba. Żaba? Jedziemy na odpust, coś czuję, że zaraz wrócimy. Jedziemy na odpust, zobaczyć, że nie ma ludzi, bo jest dżdżysto bardzo. Patrz, no tam i mamy nieustającą pokusę wydać ze 100 zł na chiński plastik dla dziecka. Na głupotki. Na głupotki. To tak kiedyś, jak się jechało, to tak wiecie, był budżet ile? Z 10 zł, 20 zł, no bo chińszczyzna wtedy robiła lepszy plastik, a teraz to jest, wiesz, plastik fantastik.
no. Jedzie, o Jezu, Dawid. No właśnie widzę, że zapomniałeś, jak się jeździ. Nie spadła. Co ci nie spadło? Kitka. Nie spadła ci? Nie. To dobrze jednak tata jedzie chyba, co? Jak ci kitka nie spadła? Trochę się czasy pozmieniały. Raz, że kiedyś w sierpniu, na początku, tak jak teraz, to był taki upał, że to nie szło wytrzymać. A teraz jest zimno, pada deszcz. Panienka z okienka, to sobie parasolkę rozwidzie. A co sobie będę żałować? Patrzcie, tu jest twoje przedszkole. Tak, to ona chyba na początku będzie tu chodziła, wiecie? Patrzcie, Kubuś puchatek na drzwiach. Znaczy, ogólnie źle powiedziałam, może zimno to nie jest, ale jest mrzawka. I kiedyś tych taszek to było tyle, że człowiek nie wiedział, gdzie iść. Ja to nie byłam na takim czyjś, no, z 10-15 lat, a teraz zobaczcie, jak to nic nie wygląda. Trzy taszki na krzyż, dobra, cztery. Jedno. I tu są trzy, i tu są dwa, i to jest wszystko. Co chcesz zobaczyć? Ale nie dotykamy. Dotykaj. Proszę nie dotykać, możemy zobaczyć z daleka tylko. Możesz dotknąć, siadać nie. Pan mówi, że możesz pogłaskać świnkę. O, ale świnka. Świnka mokra. A świnka mokra trochę, no. Parasolką będziesz, no idź tu ze mną. Idź tu przy mnie, chodź tu przy mnie. No, to tak nie będzie padać na ciebie. O, zobaczcie ładne. I to jest całe szaleństwo. Boże, kiedyś tyle tego było. Pani naciś, zobacz! Taki może być? Czy nie? Daj go! Jak mówi się, poproszę. A który kolorek może byś chciała? Uskrzy, no. Naciśnij, no. Widzisz? Chodź, chodź. Będziesz straszyła. To sam, poczekaj, nie odpinamy. Którą? Poglądaj wszystkie, zobacz. To jest jakiś chyba kotek. To jest kotek. Tu jest myszka. Sama wybierz, ale taki nieładny. To może. Taki? No dobra, nieładny. Najgorszy wybrałem. Najgorszy, inny, patrz. A tu syrenka? To syrenka ładny. A to? No to znowu ten brzydki. A to? No to który? Ośmiornica. No ośmiornica. A kotek jest dobry? Zelbinka. To który? Ten? Ten. Na pewno? Po duchu będzie taki dobry. Widziałaś? Ty to wybrałaś. Super. Zobacz, pokaż no. No tu jest chyba do jedzenia. A, tak. A ona ma tu, zobacz, idzie i ona jest w ciąży. Budek. Zobacz. Patrzcie. Jeszcze. A już nie chcesz? Poczekaj, no to weź kota. Miałam parasolkę, kamerę. Ale pojadłaś? Tak czułam. Czoła ci ziem. To twój już jest. Jednak ją wzięło na jedzenie loda. Tak pada! Zobaczcie, jak dobre zbliżenie. Calutka szyba, o Boże. Calutka szyba mokra. Naprawdę calutka. Jest tragedia. Jestem bardzo dumna z naszej córki, bo wybrała sobie tylko i wyłącznie pająka. One są odrażające, te pająki. Gdzie masz pająka? No jest. Odpustowy, skaczący pająk. Pamiętam to! Pamiętam te pająki, wiesz? I jestem dumna, bo słuchajcie, ja jej pokazuję tak. Lalka Barbie była w ciąży. Z wózeczkiem, jakaś inna z przebierankami, jakaś inna z super myszkami, coś tam. A ona wybrała tylko kotka i wiecie, że nic więcej nie chciała. Nawet jeżeli chcieliśmy jej kupić. Oglądała, powiedziała, że ładne, ale nie. Ona powiedziała, że nie chce. Także jestem bardzo dumna. O Jezus, czekaj. Bardzo dumna z tego, że trzeba szybko chusteczkę, Laura. Boże! Czemu? Szybko! Już wycieramy. O! Pokaż? Pokaż? Mogę kota zobaczyć? No nawet ładny ten kot. Dawid mówi, że taki trochę gruby rysiu, nie? Taki rysiu. Ja do ci ciała ziem. Ale to twój już jest. Możesz zjeść cały. Chyba, że... Całe ziem. Chyba, że ja tu ci trochę zjem. Niam, 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 niam. Aha, to jest wersja z uśmiechem. A wersja bez uśmiechu? Bez uśmiechania się do zdjęcia, tak ostatnio robimy. No i Paula właśnie się śmiała, mówi, i teraz weź zobacz, jakby było zdjęcie klasowe. No, uśmiechamy się? No już trochę lepiej. O, tata przyszedł. Są diabełki? Dwie duże i do małą. Uuu. Dwie to dla babci małą. No to dla Wojtka i jedna dla ciebie. I to moja. No, ale to na dworze, jak nie będzie padać, wiesz? I tak się śmiała, ma parasolka, cię uratowała nam życie. Żeby... Co sobie trochę? Gdzie sos zaproszony? Mogę? A, dobra. Mama, ja jeść to po nodze, jest tego na środku. A na środku, przepraszam, ja się wgryzłam od razu w wafelka, widzisz? Chciałaś mi się jest. Nie, trochę. Mama, jest noga. O, patrz. Widzisz, jak on szaleje? Uhu!
Ale gruby. Jezu, jakbym takie coś żywe zobaczyła, to bym jednej... Jeżeli macie ochotę i życzenie, subskrypcja, kciuk do góry, za które serdecznie dziękujemy. Pamiętajcie o zostawienie komentarza dla statystyk i zapraszamy na jutro. Do zobaczenia. Cześć. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreaming.